tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I Jezus nie przyszedł na świat po to, aby Ciebie potępić, ale po to, żeby odnaleźć to, co zginęło, to, co zgubione. On nie przyszedł po to, żeby Cię potępić, ale po to, żeby odnaleźć to, co zginęło. I dzisiaj możesz przyjść do Niego. Możesz przyjść do Niego teraz, bo On patrzy na Twoje serce. Możesz z serca przyjąć Jezusa teraz, a ja Ci gwarantuję, że On zmieni Twoje życie, bo On zmienił moje życie, bo moje życie było pełne chaosu. Moje życie to była jedna wielka pustka. Ja miałam pustkę w sercu i nic ani nikt nie było w stanie zapełnić tej pustki. Tylko Jego miłość, tylko Jego miłość, miłość Jezusa wypełniła tą pustkę w moim sercu. I ja teraz jestem szczęśliwym człowiekiem, bo nigdy nie byłam szczęśliwa. W moim życiu było pełno lęku. Było pełno depresji, cierpiałam na nerwice, bałam się wszystkiego, ale Jezus Chrystus dał mi nowe życie, bo w Nim jest wszystko nowe. On czyni nowe, On nie naprawia ludzi, On czyni nowe. On uczyni z Ciebie nowego człowieka i Ty nie będziesz się musiał starać. To nie chodzi o Twoje starania, ponieważ masz z łaski, zbawienie masz z łaski. Zbawienie to znaczy ratunek. Jezus przyszedł po to, żeby Ciebie uratować od tego całego syfu, od śmierci, bo tylko Jezus jest życiem. Jezus jest życiem. Poza Jezusem jest tylko śmierć. Poza Jezusem jest tylko śmierć. Jezus jest życiem. Jezus jest życiem. I ja Ciebie wywyższam, Jezu. I ja Ciebie wywyższam, bo Jezus powiedział, że nie ma innej drogi do Ojca. Tylko ja jestem jedyną drogą do Ojca. Tak powiedział Jezus. Tak mówi Boże Słowo. To Jezus powiedział, ja jestem jedyną drogą do Ojca. Nie ma innej drogi i nie ma innej prawdy, tylko Jezus. Jezus, ale nie religijny Jezus. Ja nie mówię Wam o żadnej religii, ja mówię Wam o żywym Bogu, który przemienia życie. Przemienił życie każdego z nas, jak tutaj stoimy. My wierzymy w przemienione życie, w żywego Boga, który realnie przychodzi. On przychodzi w swojej chwale, On przychodzi w swojej mocy. To jest potężny Bóg. To nie jest żadna religia. Boga nie ma w religii, bo ja Ci powiem, że religia to jest choroba, a Jezus to jest osoba. I ten Jezus, On przemienił nasze życie. To jest żywy, potężny Bóg. To jest Bóg pełen miłości. To jest Bóg pełen miłości. On pragnie wylewać na Ciebie swoją miłość. Ty nie musisz zasługiwać na Jego miłość. Ta miłość jest za darmo. Jego miłość jest niezmienna. On ukochał Cię odwieczną miłością. On ukochał Cię odwieczną miłością. Czy słyszysz, co ja mówię do Ciebie? Jezus ukochał Cię odwieczną miłością. Jego miłość jest niezmienna. Jedyne, co Cię od Niego oddziela, to jest grzech. Ale Ty możesz przyjąć Jezusa dzisiaj. Ty możesz to zrobić w głębi swojego serca i odwrócić się od swojego starego życia. Pójdź za Jezusem. Ja Ci gwarantuję, że Twoje życie wypełni się Jego miłością, wypełni się radością ponadnaturalną, ponadnaturalnym pokojem z nieba, pokojem z nieba, bo to jest szalom, to jest pokój z nieba. I tylko w Jezusie jest życie, tylko w Jezusie jest życie. Halleluja. Jezu, ja Ciebie wywyższam. Ty czynisz cudowne rzeczy. Jeszua, ja wywyższam Ciebie, bo Ty czynisz wspaniałe rzeczy. Ja Ciebie uwielbiam. Jezu, tu na tym miejscu ogłaszam Twoje panowanie. Jeszua, hola, hara, lama, lej. Jeszua, lej. Twoje panowanie tutaj, w tym mieście. Chwała Tobie, Jeszua. Ja Ciebie wywyższam. Jezu, Ty jedyny, Ty królu królów, Ty Pan panów, ja Ciebie uwielbiam. Jeszua lej, hola hara lama lej. Jeszua, huhala hara lama lej. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Mistrzem świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Mistrzem świata jest nasz Pan. Jezus, podniesiemy głos. Wykrzyczymy to, mistrzem świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to, mistrzem świata jest nasz Pan. Jezus, Jezus, ja wywyższam Ciebie, bo w Tobie jest wolność, w Tobie jest wolność. Ty myślisz, że Ty jesteś wolny, a to jest nieprawda, bo to wolność, którą daje ten świat, to jest ułuda, to nie jest wolność. Prawdziwa
prawdziwa wolność jest tylko w Jezusie. I ja mówię Tobie, bo ten Jezus przemienił moje życie, bo moje życie było jednym wielkim syfem, a Jezus oczyścił mnie i dał mi nowe życie i dał mi wolność z nieba. To jest wolność z nieba, nie taką, jaką daje ten świat. Ta wolność, którą daje ten świat, ona zniewala. Ona zniewala. Prawdziwa wolność jest w Jezusie. I ja Ci mówię dzisiaj o tym żywym Bogu, który On przychodzi. On przychodzi w swojej chwale, w swojej mocy. Ja Cię wywyższam, Jezu. Halleluja. Amen.